Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać, jak została u nas wykonana podbitka dachowa. Miałem robić to sam, ale no, całe szczęście, że się za to nie brałem, bo jednak tutaj troszkę wyginania tej blachy było. I zapraszam na film z etapów. Pokażę, co tam fachowcy robili. Tak wyglądał dach przed podjęciem pracy, no po prostu krokwie wystające, deskowanie dachu, deska jakaś tam czołowa, czy jak to się mówi. I tutaj chciałem na tym ujęciu pokazać też takie szczeliny wentylacyjne, ponieważ pomiędzy tymi deskami a izolacją połaci dachowych, wewnętrzną tą izolacją, jest taka szczelina wentylacyjna. To jest dosyć istotne, żeby tutaj zachować przepływ powietrza. Moi drodzy, tak wygląda konstrukcja. Ja wam pokazuję już jakby efekty, bo przeszkadzałem tam chodząc z kamerą, musiałem jeszcze oczywiście sporo rzeczy robić samemu i troszeczkę przeszkadzałem ekipie i nie chciałem już nagrywać w momencie, kiedy oni pracują i poszczególne rzeczy pokazywać, tylko efekty. Wszystko jest drewniane, wiecie, jak ten cały kierownik tej ekipy mówił mi wcześniej o pomyśle, jak to wykonać, to mówił o takich, że założy takie kotwy na krokwie, nie będzie nic do ściany montowane. Myślałem, że chodzi o jakieś metalowe, specjalne kotwy, a to po prostu jest porobione z drewna. Taka zabudowa, taki trójkącik powstał i wszystko jest poimpregnowane. Ja jeszcze w międzyczasie właśnie latałem też z takim opryskiwaczem ręcznym, zwykłym, i zwyczajnie to psikałem środkiem zabezpieczającym, tak w razie czego, bo wcześniej nie było to robione. Oczywiście biegałem też po rusztowaniu, stary kozioł jeszcze wszedł na te ponad 6 metrów, tylko musiałem sobie dużo więcej desek nałożyć na rusztowanie niż panowie, bo to oni to tam hasali jak kozice, a gruby no to tak powoli. Tutaj jak widzicie wykończenie tą blachą, to jest tylko właściwie blacha i takie listewki dookoła. No i tyle, to jest całość, można powiedzieć, roboty. Nie jest to jakieś strasznie skomplikowane, ale myślę, że ekipa zrobiła to dużo szybciej niż ja i no i tyle, tak by było lepiej. I tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj mamy blachę podobną w kolorze do tego, co mamy na dachu. Mamy otwory wentylacyjne dodatkowe, takie porobione, gdzie niegdzie trzy otwory właściwie na całą długość tutaj dachu. Ponieważ tam jeszcze w innych miejscach było pokazywane mi, że powietrze sobie wlatuje, chociażby tutaj tymi szczelinami. Aczkolwiek ja tak jeszcze poprosiłem, żeby dodatkowo założyć te otwory wentylacyjne. Na górze też tam mam dodatkowe kominki założone na dachu, zaraz wam pokażę, ale tutaj chciałem tak pokazać, jak to wygląda. Zdecydowaliśmy się, słuchajcie, na blachę, dlatego że właściwie to nie wiem dlaczego, wiecie, chciałem powiedzieć coś mądrego, ale nie mam nic mądrego do powiedzenia, bo po prostu nie pamiętam, o czym myśmy rozmawiali, to było już dawno temu. I z wykonawcą rozmawialiśmy, czy plastik, czy blacha. Jednak jakoś blacha mi bardziej pasowała, tak w wideach jakiegoś recyklingu też później, że może bardziej ta blacha się nadaje do recyklingu niż plastik, chociaż plastik też można. No i tak żeśmy się na nią po prostu zdecydowali, że niby miała być trochę jakby trwalsza i tak dalej. Zrobiliśmy w końcu na płasko tutaj, tak, znaczy poziomo blachę, bo na początku też się zastanawialiśmy, czy nie iść tak jak to, tu do góry. Przepraszam, ja impregnowałem sobie strych i dlatego mam taką rękę niestety. Czy iść tak jak tutaj, do góry, czy zrobić tak na płasko. Stwierdziliśmy, że tak może będzie trochę lepiej. Oczywiście to ma pewne nachylenie, że jakby się woda skraplała, żeby tutaj odchodziła, a nie w ścianę. Zdecydowałem się na coś takiego ze względu też na wiatr, który tak to podwiewa połać dachową. Tutaj ten okap od spodu, jest większa szansa, że coś tam może no, wyrywać, że tak powiem. Trochę ta ściana jest osłonięta jeszcze bardziej od wiatru, mniej się wychładza ta górna część, chociaż jest ona wentylowana. No i generalnie uznałem, że tak będzie chyba ładniej, bo trochę nie przemyślałem wcześniej, nie miałem kiedy dobrze przemyśleć tego tematu oświetlenia, ale gdybym chciał teraz zakładać jakieś lampy, to łatwiej mi jest założyć tak naprawdę jakąś lampę wiszącą na suficie, czy jakieś jupiterki tutaj.
dalej. Można zawsze kawałek blachy odkręcić, przeciągnąć przewód i po prostu tak jak zrobić takie oczka jak tutaj ta wentylacja, to zrobić sobie takie jupiterki świecące, niż gdyby to było po skosie do góry. Gdybym chciał kiedyś tę ścianę, która mi tynkowo nie wyszła zbyt ładnie, też jakoś odeskować czy coś, to też już mam mniej roboty, też mam już tam łatwiej u góry to wykończyć, bo jest tak na prosto, więc no tak się zdecydowaliśmy. Tutaj dodatkowe dwa kominki są. Ten jest od wentylacji kanalizacji, już go podłączyłem sobie nawet wczoraj, a te dwa są na strychu, po prostu tutaj w tych otworach wentylacyjnych, co poprosiłem, żeby jeszcze mi dorobili tam trzy z jednej strony i trzy z drugiej, plus te wszystkie szczeliny oczywiście, które są w tej blasze, idą sobie stąd, tutaj jest jakby powietrze zasysane, połaź dachowa jest wentylowana pod deskami w sensie, bo nad deskami też, ale pod deskami tu przede wszystkim o to chodzi. To powietrze wpada sobie na strych, a na strychu są, niby też powinna być wentylacja różnymi szparami, ale ponieważ ja jakoś nie wyczułem, żeby to jakoś tam bardzo mocno chciało łeb urwać z tego ciągu, no to poprosiłem o jeszcze dwa takie wstawienie dwóch kominków, one po prostu wchodzą na strych, tak jak i zresztą ten, tylko ten został przeznaczony wcześniej do wentylacji kanalizacji. Akurat te kominki są plastikowe, nie wiem czemu, ale podobno są jakoś tak wykonane, że są zwyczajnie trwałe. No te kominki też byłoby mi samemu ciężko założyć. Panowie tu mieli specjalną taką drabinę, jakby jakiś taki system własny sobie wymyślili, żeby nie spaść. Wiecie, to nie jest takie proste niestety z tą blachą. Tutaj wykonanie tych frontów tutaj jakby przy chałupie i tyłu tam, znaczy tych tu płaskich powierzchni, to jest dosyć proste. To nie jest taka trudna, że tak powiem, zabawa i myślę, że dałbym sobie radę nawet wykańczając to blachą, którą trzeba gdzieniegdzie tam wygiąć, ale jakiś bym tam sposób znalazł, no, i to zrobił. Natomiast dalej tutaj w szczytach to nie dość, że trzeba znowu wysoko wchodzić, ale to już tam pół biedy jest, tylko słuchajcie, tutaj po pierwsze jest wysoko, po drugie, to jeszcze nie jest taki problem wykończyć, ale tutaj te elementy powyginania, żeby te drewniane też słupki były otoczone, żeby na nie nie działała woda, żeby ptaki na nie nie narobiły i powyginanie tych wszystkich blaszek tutaj, to były elementy, przy których po prostu panowie najwięcej czasu stracili sami jako fachowcy, a co dopiero ja miałbym to robić, to byłoby jeszcze dużo dłużej. Myślę, że ładnie to wykończyli. To jest ta sama ekipa, która robiła nam dach, znaczy się główny kierownik, nie wiem czy poszczególni pracownicy też, bo po prostu jakoś wiecie, no nie wszystkich się tak zapamiętuje po paru latach. Wcześniej jak robili mi dach, to troszeczkę marudziłem, bo ja jestem wymagający człowiek i marudziłem, bo mi się niektóre rzeczy nie podobały, też ze względu w ogóle na współpracę z taką firmą, która całe to zlecenie tutaj dawała, teraz to troszeczkę tam inaczej wygląda. Ta firma mnie tam zniechęciła, kontakty z nią były naprawdę kiepskie. I też wiecie, na przykład drewno było takie słabo impregnowane. Ja nie wiem, czy to drewno teraz było dobrze zaimpregnowane, czy miało po prostu sporo barwnika, o właśnie takiego, jaki mam jeszcze na ręku sam po pryskaniu. Ale przynajmniej było w tym razem widać, że to naprawdę było takie, no porządnie, że tak powiem, zabarwione przynajmniej. Nie wiem, czy to był też impregnat, czy sam barwnik, ale to było widać, wiecie. Teraz jakoś tak nie było takich doróbek jak przy dachu, że coś trzeba było naprostować, to jakieś kawałeczki drewna gdzieś tam powtykane, coś, aby to tylko naprostować. Tutaj naprawdę nie mam się do czego właściwie chyba przyczepić. Musiałbym naprawdę poszukać czegoś, żeby się przychrzanić do tej podbitki. Fajnie to zrobione, takimi można powiedzieć prostymi sposobami, ale wygląda to elegancko. Pod spodem to drewno, mówię, jest zaimpregnowane, jest zrobione tak no solidnie, że naprawdę widziałem, że to się fajnie wszystko sztywno trzyma, a nie, że tam ledwo. I tak w porównaniu do tego dachu, jak robiono, wy to nie widzicie, bo z zewnątrz to dach możecie powiedzieć, że ładnie jest zrobiony, ale jak był robiony, to tak mi się średnio to podobało, natomiast
No, tutaj to nie mam naprawdę się do czego przyczepić, nie? Tutaj myślę, że w ogóle też jakby ten cały kierownik tej ekipy poczynił też duże postępy w ogóle w swojej pracy i teraz to wykonał bardzo ładnie, więc cieszę się, jestem zadowolony i za taką pracę miło jest zapłacić. Znaczy zapłacić to nie wiem, czy tak miło, ale. A propos kosztów, to wiecie, to też tak bez sensu trochę o nich gadać, bo to każdy będzie miał inny dom i inne koszty, a u nas to tak średnio wyszło gdzieś pewno około 8 koła, cała ta podbitka, materiał, praca. I drugie 8 chyba mamy tam za dach wiaty garażowej, który w innym filmiku jest omówiony, czy tam będzie dopiero puszczony. Natomiast, no słuchajcie, same materiały to jest połowa tej kwoty. Ja jakbym miał to wykonywać, to nie zrobiłbym takiej podbitki. No oni to zrobili mniej więcej w 2 dni, można powiedzieć. Ja to bym robił pewnie ze 2 miesiące, co daje też jakieś wymierne korzyści, że ja mogę coś innego porobić, tak? Czy popracować jakoś, żeby coś zarobić, czy po prostu porobić coś innego, co bardziej jestem w stanie w ogóle wykonać. Fajnie wygląda estetycznie. Mówię, w razie jakby się woda tutaj gdzieś miała wykraplać z jakiejś różnicy temperatur przy wilgoci, to jest ten dach, to ciężko tutaj to zauważyć, ale on ma taki leciusieńki spadek, że tu jest wyżej, tu jest niżej, żeby odpływało tutaj ewentualnie. To jest tam, nie wiem, centymetr różnicy może w wysokości, czy 2 może, no może tam widać, jakby to były prawie 2 centymetry, ale raczej to jest niezauważalne tak dla oka. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Już sobie tutaj lampę taką wypatrzyłem, żeby założyć. Ładnie można nad drzwiami, czy po prostu tutaj na tym suficie takim. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Myślę, że chyba blacha to jednak może być lepszy wybór tutaj, bo jakoś tak mówię, zdaje się, że będzie lepiej, znaczy dłużej prosperować, a zresztą nie wiem, bo wiecie, ludzie mówią, że to słońce na to wpływa i kruszeje taki plastik, no ale przecież tutaj od spodu to słońce też tak nie daje, to tylko gdzieś w szczytach trochę tutaj z boku, jak gdzieś tam stamtąd słońce świeci, no nie wiem, nie mam pojęcia, wiecie, nie będę się mądrował, chciałem wam tylko tak zrelacjonować, że po prostu mniej więcej ile to kosztuje, ale to też te koszta zupełnie inne będą, jak ktoś wam inną cenę za pracę powie, albo po prostu jakiś inny materiał użyjecie, czy w inny sposób, na innej chałupie, to może u innego będzie kosztowało 5000 zlecenie komuś, a nie 8, a u jeszcze innego będzie kosztowało 25, bo będzie miał jakiś dom, nie wiadomo jaki tam udziwniony. Mi się wydaje, że to wygląda dosyć fajnie. Najgorzej oczywiście z tego wszystkiego zaczynają wyglądać ściany przeze mnie samego tynkowane, bo ten tynk wapienny nie umiałem wtedy ładnie położyć i nie wiem, czy na przyszłość się nie zdecyduję w ogóle jakoś odeskować tego domu z każdej nawet strony, bo myślałem tylko o tamtej ścianie szczytowej, bo tam najwięcej deszczu na nią zacina, ale tutaj nie wygląda to zbyt ładnie teraz. Oczywiście też te kolory okien tutaj na dole do tej górnej części średnio pasują, bo to też tak mieliśmy mieć inne, na wyszły takie, długo było opowiadać. Do wykończenia oczywiście tu jest dół i być może ściany jakby sobie zrobił jakimś takim deskowaniem, na przykład te deseczki takie zrobić na biało albo na jakiś inny kolor, to myślę, żeby ten dom naprawdę już wtedy tak bardzo elegancko wyglądał. Tyle, moi drodzy, więcej się nie wysmętniam. Mam nadzieję, że to komuś jakoś tam pomoże w podjęciu decyzji, jak będziecie chcieli się podzielić swoimi jakimiś pomysłami na wykończenie, na zrobienie takiej podbitki. Dajcie znać. Ja wiecie, nie zdecydowałem się robić sam, bo za trudne troszeczkę to jednak dla mnie, za dużo czasu bym po prostu poświęcił. A druga sprawa, jeszcze co nie powiedziałem, nie zdecydowałem się na drewno, bo jednak to jest też jakieś takie zabezpieczenie, wiecie, że to drewno tutaj jakby było, to mogłoby się coś tam zepsuć, a mogłoby jakieś takie rozprzestrzeniające ogień to jest, więc też takie zewnętrzne niektóre materiały to wolę wykorzystywać takie, które nie są na przykład palne, nie psują się tak, nie są tak narażone na wodę.
znaczy na działalność wody. No i jeszcze chciałem Wam pokazać, ale to już w przyszłym filmiku, bo to jest w ogóle odrębny temat, to, że akurat nam ekipa zrobiła ta sama i w tym samym czasie pracy, to nic nie oznacza, pomijając ten nasz bałagan, to chciałem Wam pokazać dach na wiacie garażowej, ale to w innym odcinku za jakąś chwilę, tak żeby po prostu też Wam pokazać, co można zrobić. Też mi się wydaje, że elegancko wygląda, ale omówię to w innym odcinku, bo jak ludzie sobie szukają później, to chcą mieć po prostu takie niepomieszane te tematy. Też mamy blachę. Dobra, moi drodzy, a propos tej dziwnej rynny tu, ja Wam wszystko opowiem w następnym odcinku, znaczy w następnym którymś po prostu o tych sprawach. Dziękuję bardzo za uwagę, znowu się rozgadałem, ale jestem bardzo zadowolony z tej pracy, podbitka wyszła fajnie. Czy to było drogo, czy tanio, to nie wiem, bo nie robię takich rzeczy na co dzień i nie mam pojęcia. Cieszę się, że po prostu zostało to wykonane estetycznie, ładnie, szybko i jest, i już mam pewien etap za sobą. Znowu mogę wykreślić jedną pozycję ze swojej listy zadań do zrobienia i bardzo, bardzo to wygląda naprawdę ładnie. Aż wstyd te ściany pokazywać. Dobra. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Spotykamy się jeszcze w komentarzach i w kolejnych filmikach. Do zobaczyska. Pa, pa.